Witam, witam serdecznie w magazynie audiowizualnym Polaraxa. Na pewno każdy z Państwa słyszał wiele historii o spotkaniach z szarakami. Nie mam też wątpliwości, że są także tacy, którzy widzieli je na własne oczy. Ale czy słyszeliście Państwo historię o tym, że ludzie pobili się z szarakami na pięści? Nie. No to dzisiaj historia właśnie o takich zdarzeniach. Z reguły, gdy ktoś zostaje odwiedzony przez istoty pozaziemskie, to czuje się sparaliżowany i nie może poruszać żadną częścią ciała poza oczami. Nie martw się, nie zrobimy ci krzywdy, mówią wówczas szaraki. Chodź z nami. Jest to prawdopodobnie najczęstsze zdanie wypowiadane do człowieka przez istoty pozaziemskie. Jednak od każdej reguły istnieją wyjątki. W przypadkach, gdy ludzie nie odczuwają strachu, często otrzymują swobodę ruchu, a w niektórych rzadkich, skrajnych przypadkach ludzie biorący udział w takim zdarzeniu są w stanie uwolnić się od paraliżu. W kilku z takich przypadków tacy porwani przez szaraków ludzie zareagowali naprawdę brutalnie, atakując kosmitów, bijąc ich po twarzy, dusząc ich w okolicach szyi lub wdając się w jakąś fizyczną przepychankę. I zdarza się to częściej, niż można by pomyśleć. Być może najbardziej znany przykład takiego zdarzenia pochodzi od Travisa Waltona, drwala z Arizony. 3 listopada 1975 roku Travis i sześciu innych mężczyzn natknęli się na UFO, unoszące się na wysokości wierzchołków drzew w lesie Stiggreaves. Podczas gdy koledzy Travisa pozostali w swoim pikapie, on sam wyskoczył z samochodu i pobiegł prosto pod wiszący nad drzewami obiekt. Został tam trafiony wiązką światła i następnie zabrany na pokład pojazdu UFO. Był zaginiony przez pięć dni, by w końcu powrócić z niesamowitą historią. Jego doświadczenie ze spotkaniem szaraków i człekokształtnych E.T. na pokładzie statku obcych jest dobrze znane. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów jego przypadku jest jednak to, że fizycznie walczył z E.T. Po trafieniu wiązką światła, Travis obudził się i początkowo myślał, że jest w szpitalu. Dopiero gdy zobaczył, że leży na stole, otoczonym przez szaraki, spróbował walczyć. Było ich trzech, wspominał Travis. Natychmiast ogarnęła mnie histeria. Uderzyłem dwóch szaraków po mojej prawej, trafiając jednego z nich grzbietem ramienia i wrzucając go na tego drugiego. Mój zamach był bardziej pchnięciem niż ciosem, bo byłem bardzo osłabiony. Ten, którego uderzyłem, był miękki, co poczułem przez tkaninę mojego ubrania. Mięśnie jego wątłej budowy ciała ustąpiły z gąbczastą miękkością, która bardziej przypominała tłuszcz niż ścięgna. Stworzenie było lekkie i łatwo upadało. Czy to możliwe, że szaraki są fizycznie tak słabe i kruche? Rozważmy kolejny przypadek pochodzący z archiwum Mutual UFO Network, czyli organizacji MUFON. Około czwartej nad ranem 5 kwietnia 2017 roku młodego mężczyznę z Del Valle w Teksasie obudziło szczekanie psów należących do jego rodziny. Ogarnięty tak zwanym dziwnym uczuciem mężczyzna wstał z łóżka i przeszukał dom. Sprawdzając pokój, w którym spała jego mama i jej przyjaciółka, był zaszokowany, kiedy zobaczył tam dwa szaraki, każdy około dwóch metrów wzrostu, stojące przy łóżkach obu kobiet. W tym samym czasie inny szarak, i ten miał sporo ponad dwa metry wzrostu, wleciał do środka pokoju przez okno. Mężczyzna opisał to tak, cytuję: Moją pierwszą reakcją było złapanie tego, który był najbliżej. Odwróciłem go i pociągnąłem go z główki. Druga postać złapała mnie, a ja odwróciłem się, zamachnąłem i uderzyłem go pięścią w głowę. Gdy tylko spojrzałem z powrotem na trzecią postać, ta wyleciała z powrotem przez okno. Zarówno moja mama, jak i jej przyjaciółka zaczęły się unosić, a ja straciłem przytomność. Obudziłem się z powrotem w łóżku, spocony, ciężko dysząc, a moje pięści były czerwone i obolałe. Psy cały czas szczekały na zewnątrz jak oszalałe. Koniec cytatu. Inny przypadek osoby uderzającej szaraka pochodzi od badacza terenowego Mufon Benamosa. Świadkiem tego była Sara, jest to pseudonim, młoda kobieta z Virginii. Pewnego wieczoru w 2010 roku Sara jechała samochodem w pobliżu swojego domu, gdy z nieba spadł trójkątny obiekt i zawisł około 8 metrów nad jej samochodem. Obiekt miał około 7 metrów długości, był całkowicie cichy, z białymi światłami na rogach i pojedynczym czerwonym światłem w środku. Leciał za samochodem Sary przez około pół minuty, po czym ruszył prosto w górę. Sara nigdy wcześniej nie widziała UFO, ale UFO widział jej ojciec i babcia, i wyglądało to tak, jakby obcy śledzili całą jej rodzinę, w tym także ją samą. Dowód na to pojawił się około 6 lat później. 17 października 2016 roku Sara leżała sama w łóżku. Było około czwartej rano, a jej mąż właśnie wyszedł do pracy, gdy Sarę obudziły dziwne, szurające kroki dochodzące z tyłu domu. Zastanawiała się, czy jest to jakiś intruz, ale jednocześnie miała okropne przeczucie, że to mogą być kosmici. Tymczasem kroki powoli zbliżały się w jej kierunku. Przerażona leżała nieruchomo w łóżku. Nagle intruz wszedł do jej pokoju. Poczuła, jak trzy małe postacie chwytają ją i próbują wyciągnąć z łóżka. Sara natychmiast zaczęła walczyć. Bardzo trudno było mi uwolnić prawą rękę, opowiadała Sara, ale mi się udało i zaczęłam walczyć i bić ich tak mocno, jak tylko mogłam. Kilka razy uderzyłam pięścią w jednego z nich i pamiętam, że czułam się, jakbym uderzała w gumowy materiał, przypominający oponę. Ale nie był on tak gęsty jak opona. To było jak mieszanka ciała i gumy. Nagle mnie puścili i podparłam się nogami. Sara usiadła na łóżku, przerażona i zła. Minęło kilka sekund, zanim nagle zemdlała. Następną rzeczą, którą pamiętam, mówiła Sara, jest mój budzik, który o świcie budził mnie do pracy. Zauważyłam, że odczuwam dużo bólu i że byłam obolała na całym ciele. Czułam silne bóle mięśni i stawów tak, jak po ciężkiej grypie. Czułam, że mam też dużo wzdęć i różnych stanów zapalnych w całym ciele i miałam do tego silny ból głowy. Zajęło mi około dwóch tygodni, aby dojść do siebie i dopiero wtedy zniknęły wszystkie fizyczne efekty tego spotkania. Kiedy zobaczyłam wszystkie te rzeczy, które spadły na podłogę przy łóżku podczas wcześniejszej walki z obcymi, zaczęłam płakać, ponieważ było to przypomnienie, że to, co się wydarzyło, było prawdziwe. Chociaż Sara była w stanie pobić kosmitów, nie udało się jej zapobiec abdukcji. Zaledwie kilka miesięcy po tym traumatycznym spotkaniu poddała się hipnozie i przypomniała sobie pełne porwanie przez szaraki. Klasyczny przypadek walki na pięści pomiędzy ludźmi a kosmitami pochodzi od badaczy Don'a Worleya i Andrew Fell. Główny świadek, Patsy Wingate z Knoxville w stanie Tennessee, miała wiele spotkań z szarakami w swoim życiu. Pewnego zimowego wieczoru w 1985 roku Patsy obudziła się w środku nocy i zobaczyła, jak trzy szaraki wchodzą do jej sypialni przez ścianę. Pacji, która była w tym czasie w ciąży, krzyknęła w myślach: Zostawcie mnie w spokoju! Kiedy trzy szaraki nadal się zbliżały, Pacji wpadła we wściekłość. Andrufel, która przeprowadziła wywiad z Pacji, opisuje, co wydarzyło się później, cytuję. Wyskoczyła z łóżka i pobiegła w ich kierunku, atakując tego w środku, który był nieco wyższy od pozostałych dwóch. Bez zastanowienia, chwyciła go za szyję i mocno ścisnęła. Ku jej zdziwieniu cienka szyja pękła, a ogromna głowa istoty spadła na plecy. Pacy usłyszała dźwięk pękającej szyi. Była naprawdę przerażona. Chciała tylko zatrzymać Ity, a nie od razu go zabić. Jego szyja po prostu złamała się jak gałązka, powiedziała Pazji. Po prostu ps. Tak po prostu. I jego głowa spadła wprost do tyłu na plecy. Teraz pozostali dwaj mieli takie spojrzenia na twarzach, jakby, wow, Można było zobaczyć, jakich oczy lekko się unoszą ze zdziwienia. To było takie, jakby myśleli: Jak ona to zrobiła? Jak? Dlaczego nie mogliśmy jej powstrzymać? Dwa pozostałe szaraki podnieśli swojego pobitego towarzysza i wyszli tą samą drogą, którą przybyli przez ścianę. Przypadek bójki z obcymi opisał także znany ufolog Preston Dennett. Opisał on przygodę Tima, instruktora sportowego z New Iberia w Luizjanie. Jako chłopiec Tim miał serię bliskich obserwacji UFO i incydentów z zaginionym czasem. Zaczął mieć także sny w nocy, że jest na pokładzie statku, choć nie był pewien, czy to tylko sny lub może rzeczywiste spotkania. Takie spotkania trwały aż do jego nastoletnich lat. Podczas jednego z takich spotkań we śnie, Tim miał fizyczną sprzeczkę z jednym z szaraków. Około 20 roku życia miał kolejny sen o kosmitach, tylko tym razem jednak miał dowód, że to wcale nie był sen. To, co się działo, było prawdziwe. To było jego jedyne, naprawdę przerażające doświadczenie. Miałem coś, co uważałem za sen, opowiadał Tim, gdzie kosmici zabrali mnie do statku kosmicznego, przywiązali mnie do stołu i wyszli z pokoju. Jakoś się uwolniłem, bo nie przywiązali mnie zbyt mocno i udało mi się rozplątać więzy. Wstałem i zacząłem chodzić, a kiedy zauważyli, że chodzę, to wtedy jeden z nich podszedł do mnie i uderzyłem go pięścią w głowę. Jego głowa była miękka, prawie jak worek z fasolą. Kiedy go tak uderzyłem w głowę, upadł. Myślę, że to go zabiło, i nagle walczyłem z kilkoma z nich. Walczyłem z nimi i biłem ich fizycznie, zadając im ciosy. Pamiętam, że jeden z nich skoczył w moją stronę i miał po trzy lub cztery palce u każdej ręki. Tak więc wyskoczył w moją stronę, a potem pamiętam, że widziałem siedem lub osiem innych szaraków i wszystkie szły w moją stronę w tym samym czasie. I pamiętam, że widziałem jego oczy. Jego wielkie czarne oczy tuż przed moją twarzą. I pamiętam, że się cofałem i to jest ostatnia rzecz, jaką pamiętam. Kiedy Tim się obudził, natychmiast przypomniał sobie sen. Następnie spojrzał na swoje ramię i zobaczył, że jest ranny. Miałem skaleczenie na ramieniu, coś w rodzaju zadrapania lub otarcia. Goiło się długo, ale w końcu się zagoiło powiedział Tim. Chciał wierzyć, że zrobił sobie krzywdę podczas snu, ale wiedział, że to nieprawda. Nie mógł się aż tak poważnie skaleczyć. To było jedno z wielu spotkań, które mu się przydarzyły, ale to był jedyny raz, kiedy uderzył szaraka prosto w twarz. Inny przypadek dotyczy Garego. Jest to pseudonim z Anglii. Kiedy Gary był małym chłopcem, on i jego rodzice wybrali się na wakacje do Cambry w Anglii. W drodze powrotnej do domu śledziło ich ufo. Wkrótce zaczęli dostrzegać coraz więcej pojazdów ufo. Kiedy dotarli do domu, Gary zaczął wołać rodziców na pomoc, bo zauważył niskie, ciemne postaci wchodzące w nocy do jego sypialni. Tak rozpoczęła się trwająca całe życie seria spotkań z szarakami. Wielokrotnie w ciągu swojego życia Gary czuł się sparaliżowany i unosząc się w powietrzu. Wprost z łóżka wylatywał przez okno. Miał wiele świadomych wspomnień z odwiedzin na pokładzie ufo. W większości z tych wspomnień był sparaliżowany lub dziwnie posłuszny. Czasami jednak Gary stawiał opór. Kilkakrotnie Gary budził się i widział szaraki w swojej sypialni lub chodzące po domu, chociaż większość jego porwań miała miejsce w środku nocy. Gary zapamiętał sobie jeden incydent z 2016 roku, który miał miejsce o świcie. Gary szedł właśnie po schodach i ku jego zaskoczeniu w salonie, obok podstawy schodów, stał szarak. Natychmiast przypomniał sobie wcześniejszy incydent, kiedy natknął się na szaraka w salonie, stojącego ze spuszczoną głową jak zrugany uczeń. Wtedy Gary zemdlał, zanim zdążył zareagować. Tym razem wydarzenia potoczyły się zupełnie inaczej. Gary rzucił się do przodu, owinął ręce wokół szyi szaraka i zaczął go dusić. Złapałem go mocno za gardło, opowiadał Gary. W jednej chwili przez moją głowę przemknęło mi tysiące myśli. Pamiętam, że pomyślałem, że to co się dzieje jest takie surrealistyczne. Stoję i trzymam jakieś stworzenie z innego świata za gardło. Co do cholery teraz mam zrobić? Jego skóra była zimna, jędrna i skórzasta. To był ułamek sekundy, ponieważ wtedy jego chude małe ramiona zaczęły kręcić się jak wiatraki, rozpaczliwie próbując się mnie pozbyć. W mojej głowie coś krzyczało: Zejdź ze mnie, puść mnie natychmiast. Bez ostrzeżenia jakieś inne stworzenie rzuciło się na garego od tyłu. Natychmiast tracił przytomność. To wszystko, co pamiętam, powiedział Gary. Nie mam pojęcia, co się stało potem, dokąd poszedłem, ani jak długo mnie nie było. Nie mam pojęcia, ale patrząc wstecz, miło było, tak dla odmiany, prawić tych drani w panikę. Po tym spotkaniu nastąpiło więcej podobnych. Następne miało miejsce pod koniec grudnia 2018 roku. Gary leżał w łóżku, gdy nagle zaczął wyczuwać nadchodzące szaraki. Czasami poprzedza je energia, tuż przed wejściem do pokoju i można ją poczuć, powiedział Gary. Nie wiem, czy ma im ona ułatwić poruszanie się, czy może ma ona pomóc mnie ujarzmić. I jest to rodzaj ciężaru. Trudno to wyjaśnić. Ciężar był silny, ale jeśli miał go sparaliżować, to na niego nie działał. Ale dawał mu znać, że szaraki są w pokoju. Tym razem był na nie gotowy. Powiedział: Cytuję: Poczekałem, aż odsunie się od kołdry i uderzyłem go w twarz. I mogę ci teraz powiedzieć, że czasami te szaraki mogą się wydawać dla niektórych ludzi małe i słodkie, ale to coś nagle się zmieniło. Stało się wściekłe. Syknęło głośno i rzuciło się na mnie. Jego twarz się zmieniła. Nagle nie wyglądała już jak szarak, wyglądała jak coś zupełnie innego. Jej małe, wąskie usta zamieniły się z maleńkiej szparki w szeroko rozwartą paszczę z kolczastymi zębami. To było coś, co pod każdym względem wydaje się próbować uchodzić za niewinne, kruche i nieszkodliwe, ale w rzeczywistości ma zęby drapieżnika, gotowe do chwytania i rozrywania. Ale kiedy uderzyłem go, to było tak, jakby jego maska na moment się zsunęła, ujawniając jego prawdziwą tożsamość. Podskoczyłem na łóżku. Myślałem, że umrę. Od razu zacisnąłem pięści. Miałem zamiar uderzyć go i rzucić nim o ścianę. Myślałem, że walczę o życie. Koniec cytatu. To doświadczenie nagle się skończyło. Po przebudzeniu Gary przypomniał sobie konfrontację chropowatej skóry Szaraka, sposób w jaki otworzył pysk, odsłaniając małe, spiczaste zęby. Miał zamiar uderzyć go ponownie, gdy zemdlał. Był zdumiony, jak udało mu się odeprzeć atak Szaraka. Nie byli już w stanie sparaliżować go swoją energią. Następnym razem przysiągł sobie, że znowu się odgryzie. Zaledwie kilka miesięcy później leżał w łóżku, gdy poczuł jak ich energia wypełnia pokój. Byli tutaj. Pomyślał sobie, że tym razem ich nie uderzy, tylko kopnie z większą siłą. Jak tylko o tym pomyślałem, mówił Gary, od razu straciłem przytomność. Chyba teraz jestem na ich czarnej liście, opowiadał. Spotkania Garego z szarakami nadal trwają. Inny przypadek walki ludzi z szarakami pochodzi od Ramona, obecnie emerytowanego oficera piechoty morskiej Stanów Zjednoczonych z Palmsdale w Kalifornii. Począwszy od szóstego roku życia, Ramon doświadczył serii porwań przez szaraki. Kiedy stał się nastolatkiem, nadal dochodziło do kolejnych porwań. W połowie jego trzydziestki, w grudniu 1982 roku, Ramon przeżył swoje najbardziej intensywne porwanie, podczas którego został zbadany fizycznie i zobaczył hybrydowe dzieci kosmitów. To właśnie podczas tego incydentu wdał się w bójkę z jednym z szaraków. I to właśnie wtedy zobaczył te hybrydowe dzieci, a szaraki zabrały go na badania fizyczne. Ramon nie był w stanie się oprzeć i usiadł. Nagle pojawił się blat stołu, który zawiózł tuż nad jego kolanami. Na stole znajdował się pojemnik w kształcie szalki Petriego. W tym momencie do pomieszczenia wszedł wysoki szarak. Podszedł i próbował położyć kubek na moich genitaliach, opowiadał Ramon. Zaczęli zdejmować mi koszulę i rozpinać mi spodnie. W tym momencie Ramon uwolnił się od półparaliżu, w jaki go wprowadzono, i próbował z nimi walczyć. Uspokój się, powiedział Szarak, wyglądający na głównego doktora. Uspokój się, wszystko będzie dobrze. Popchnął Ramona z powrotem na krzesło. Ramon poczuł przypływ gniewu i przywołując w pamięci swoje szkolenie bojowe w Marines, gdzie służył, podniósł ramiona i mocno popchnął Szaraka na podłogę. Szarak szybko się podniósł. Nagle Ramon został otoczony przez pół tuzina kolejnych szaraków. Doktor Szarak powiedział do pozostałych szaraków: "Przytrzymajcie go". Zaczęli mnie popychać na coś, co wyglądało jak fotel dentystyczny, opowiadał Ramon. A ja się broniłem. Następnie doktor Szarak próbował umieścić na twarzy Ramona urządzenie przypominające maskę, prawdopodobnie po to, aby go uspokoić, aby mogli pobrać próbkę nasienia, pomyślał Ramon. Zobaczył, że palce doktora były dwa razy dłuższe od ludzkich i wyglądały niemal jak szpony. Ramon znów stracił przytomność. Ważne jest tutaj to, że był w stanie oprzeć się badaniom szaraków. Doli Safran to w pełni świadomy kontaktowiec z obcymi i była ona na pokładzie UFO wiele razy, w czasie gdy inni ludzie byli zabierani na statek na badania lekarskie. Doli opowiadała, że ludzie często się boją, a czasami niektórzy reagują gwałtownie. Doli była obecna w momencie, gdy duży, muskularny mężczyzna został obudzony po badaniu. Mężczyzna zareagował intensywnym strachem. Zanim ktokolwiek mógł go powstrzymać, mężczyzna skoczył do przodu i zaatakował jednego z szaraków, szarpiąc go za ramię i wyrywając je ze stawu. Szarak upadł na ziemię, a mężczyzna został szybko pozbawiony przytomności i umieszczony w pokoju, w którym pozostał, dopóki nie udało się go odprowadzić do domu. Doli pamięta także podobny incydent, podczas którego kobieta zareagowała gniewem i przerażeniem. Zanim ktokolwiek mógł ją powstrzymać, zaatakowała jednego z szaraków, który był płci żeńskiej, łamiąc jej rękę. Jest wiele innych podobnych przykładów. Pewna kobieta obudziła się w środku nocy i zobaczyła szaraki stojące wokół jej łóżka. Podskoczyła i kopnęła jednego z nich w szyję. Jego szyja pękła, a stworzenie upadło na ziemię. Inne szaraki natychmiast podniosły swojego towarzysza i zniknęły za ścianą. Później ta kobieta żałowała swoich czynów, obawiała się, że mogła faktycznie zabić tę istotę. Działała instynktownie i w samoobronie. W tamtym czasie bardzo bała się swoich spotkań z obcymi. Później zdała sobie sprawę, że IT nie próbowało jej skrzywdzić ani nastraszyć, a byli wręcz zainteresowani wyłącznie jej dobrem. Nie tylko została uzdrowiona przez IT, ale nauczyła się również, jak sama leczyć się własnymi rękami. Tego typu relacje są rzadkie, ale pokazują nam, że można fizycznie przeciwstawić się szarakom. Badaczka fenomenu Andreufel utrzymuje, że istnieje kilka metod, których ludzie mogą użyć, aby obronić się przed porwaniem przez kosmitów, a fizyczny opór jest jedną z nich. To, co jest tutaj najważniejsze, pisze Drufel, to zdolność człowieka o przeciętnych rozmiarach do zaatakowania i unieruchomienia istoty z UFO. Pokazuje to, że fizyczna walka jest czasami możliwa, nawet w najgorszych scenariuszach porwania, i wskazuje, że tak zwane szaraki nie są fizycznie lepsi od ludzi. Te przypadki pokazują nam, że szaraki nie są niezniszczalni. Mogą być silni psychicznie i zaawansowani technologicznie, ale fizycznie mogą być bardzo słabi. Te przypadki są również zgodne z intensywnym zainteresowaniem szaraków w badaniu ludzi i uzyskiwaniem materiału genetycznego w celu tworzenia hybrydowych dzieci. Wielu porwanym powiedziano, że powodem tego porwania jest fizyczna regeneracja ich rasy. Najwyraźniej szaraki wiedzą, że są słabi fizycznie. To by również wyjaśniało, dlaczego szaraki prawie zawsze paraliżują ludzi, zanim się do nich zbliżą. Najwyraźniej są ostrożne, jeśli chodzi o skłonność ludzi do pozwalania sobie, aby strach czynił ich agresywnymi i niebezpiecznymi. Te przypadki wydają się pokazywać, że ludzie są fizycznie silniejsi od szaraków. Już samo to sprawia, że takie przypadki są bardzo ważne. Pobicie szaraków przez ludzi to jeden z rzadszych i mniej znanych aspektów kontaktu z obcymi. Jak widać na podanych dzisiaj przykładach, takie przypadki pobicia kończyły się dla szaraków bardzo źle, bo łamały się ich szyje, karki, odpadały głowy i ludzie wyrywali szarakom całe kończyny. Z drugiej strony nigdy nie słyszałem o przypadku, w którym to szarak dałby człowiekowi popysku. Żaden kosmita nie pociągnął człowieka nawet z liścia. Szaraki mogą pojawiać się w Twojej sypialni, sparaliżować Cię, zabrać na pokład swojego statku, poddać Cię badaniu fizycznemu, ale nie, nie mam żadnych doniesień o IT, które fizycznie napadałyby na człowieka. Wygląda więc na to, że ich celem nie jest straszenie lub krzywdzenie ludzi, ale leczenie, nauczanie, ostrzeganie i oświecanie. Problem polega na tym, że istnieje ogromny strach, otaczający kontakt z UFO. Początkowo wielu kontaktowców przeżywa automatyczną reakcję strachu, gdy stoją w obliczu czegoś, co wykracza poza zakres ich normalnego doświadczenia. Jest całkowicie zrozumiałe, że niektórzy reagują gwałtownie, atakując szerak. Częściowo powodem strachu jest to, że media często przedstawiają doświadczenie kontaktu z obcymi w negatywnym świetle. Media zazwyczaj preferują taką drastyczną, straszną historię od tej przyjaznej relacji o uzdrowieniu. Tymczasem nie ma zbyt wielu mocnych dowodów na to, że IT są tutaj po to, aby przejąć naszą małą planetę lub zjeść nas na kolację. Istnieje za to wiele dowodów na działalność tzw. starożytnych kosmitów w dokumentach historycznych petroglifach, prehistorycznych rzeźbach kamiennych, egipskich hieroglifach, malowidłach średniowiecznych i nie tylko. Wydaje się być jasne, że kosmici przylatują na Ziemię od tysiącleci, i dlatego pomysł, że przylatują tutaj, aby nas najechać, skrzywdzić lub przejąć naszą planetę, nie ma większego sensu. To nasz własny strach i narzucanie własnych wartości kulturowych wydaje się być główną przyczyną tego, że ludzie atakują i czasami biją kosmitów. Podczas gdy wydaje się, że w kilku przypadkach takie zachowanie rzeczywiście powstrzymało próbę porwania, to w żadnym przypadku nie zapobiegło to powrotowi kosmitów przy innej, odrębnej okazji. Tak więc bicie szaraka i używanie tego jako metody zapobiegania doświadczeniu porwania nie wydaje się być skutecznym sposobem działania. Na szczęście takie przypadki są nadal niezwykle rzadkie. I dlatego kiedy zobaczysz na swojej drodze, czy w swoim łóżku kosmite nie bij go, wysłuchaj, sfotografuj, przytul i pogłaskaj. Niech obcy też ma coś z życia i przyjemnie spędzi czas na ziemi. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia, mówił kres miekina.